Ja Conchita, Żaryn teraz będzie, Żaryn. Panie profesorze, dziś ważny dzień dla Polaków. Możemy chodzić z głową podniesiony. 1 marca to dzień pamięci żołnierzy wyklętych. Dziś uroczystości też, chociażby niedawno zakończyły się w Pałacu Prezydenckim. Pan prezydent Andrzej Duda wręczał odznaczenia państwowym kombatantom, osobom pielęgnującym pamięć żołnierzy wyklętych. Wiem, że też wcześniej było spotkanie, w którym uczestniczyła Zofia, córka Optułowicz-Pilecka. Tak, też uczestniczyła w ważnych wydarzeniach, bo jeszcze zaplanowano na 16 udział pana prezydenta w Warszawie, na Mokotowie, później apel pamięci przy grobie nieznanego żołnierza, msza święta w archikatedrze. Więc patrząc na to, co dzieje się w Warszawie, to rozumiemy, ale w wielu miastach, może nawet we wszystkich, gdzieś jakiś znak tej pamięci o żołnierzach wyklętych, żołnierzach niezłomnych, tych, dzięki którym my też uczymy się i dumy, miłości do ojczyzny i myślimy, co to prawdziwy patriotyzm. Tak, zgadza się rzeczywiście z tych zdań, które wypowiedział. My jedno spróbujmy dalej pociągnąć wspólnie, mianowicie Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to jest, jak się okazuje, bardzo ważne święto w naszym kalendarzu, bardzo ważne, bo autentycznie przeżywane przez Polaków, a jednym z takich wymiarów tego święta to jest to, iż ono jest uroczyście obchodzone w każdym praktycznie zakątku Polski, ponieważ żołnierze wyklęci to przede wszystkim bohaterowie lokalni. To dziesiątki tysięcy żołnierzy, oficerów, którzy najczęściej wywodzili się nie tylko i wyłącznie z tej wielkomiejskiej inteligencji polskiej przedwojennej, ale najczęściej z małych miasteczek, z wiosek i właśnie tam, w tych małych miasteczkach i wioskach byli oni niegdyś w ciągu czasu PRL-owskiego bardzo często zapomnieni, choć podtrzymywana była ta pamięć przez najbliższych, przez rodziny, ale jakże trudno im było to czynić wobec oskarżeń o to, że są dziećmi bandytów, dziś mogą te lokalne społeczności honorować i honorują żołnierzy wyklętych. My w przestrzeni tej wielkomiejskiej funkcjonując czy w Toruniu, czy w Warszawie możemy nie do końca rozumieć, jaki to jest potencjał olbrzymi żołnierze wyklęci, by właśnie ta duma z lokalnej historii mogła dotrzeć do lokalnej społeczności. To za sprawą żołnierzy wyklętych jest możliwe. Te przydrożne krzyże, które przez wiele dziesięcioleci mogły być anonimowe, mogą kryć właśnie prawdę o wydarzeniu, które tam miało swój tragiczny finał. Tam można dzisiaj stawiać kamienie pamięci, można także w mniejszych i większych miasteczkach zmieniać ulice, tak żeby właśnie uhonorować tych lokalnych bohaterów, natomiast przez to zjawisko żołnierzy wyklętych przeszło, jak odliczamy, do 200 tysięcy ludzi, to naprawdę jest wybierać z tego grona najlepsze brylanty, a było ich bardzo wiele. Panie senatorze, tak mówiła pani Zofii Optułowicz-Pileckiej o 10:00 z miejscem, jakim można powiedzieć była. Bo nastąpiło symboliczne otwarcie bramy aresztu, domyślę o więzieniu na Rakowieckiej. Tam Muzeum Żołnierzy Wyklętych, w zeszłym roku zapowiedzi, że takie muzeum się tworzy. Dziś stało się to faktem. My cały czas jak gdyby nie możemy zrozumieć, dlaczego tak wiele lat potrzeba było, tak odległa to historia już i tak wiele pracy ktoś włożył w to, żeby tacy jak chociażby rotmistrz Pilecki czy inni wyklęci, z którym walczył aparat państwa, których oczerniano, których w efekcie też zamordowano, mówiąc, że to zgodne
z prawem tamtejszym, że to byli wrogowie naszego narodu, wrogowie państwa niepodległego, które o tą niepodległość też walczyło przez wojnę. Jak do tego doszło, że tyle lat potrzeba? Jak pan profesor na to patrzy? Bo przecież ten demokratyczna Polska od 1989 roku i też byliśmy tacy, no, że nie potrafiliśmy nic z tą historią zrobić. Tak. Mnie się wydaje, że najważniejsze czynniki takie, które warto wyartykułować, a trzeba rzeczywiście poszukiwać odpowiedzi na te zadane przez ojca pytania, to są następujące. Po pierwsze, rzeczywiście po okupacji niemieckiej znaczna część narodu polskiego była potwornie zmęczona. Chciała odbudowywać kraj, odbudowywać życie rodzinne, codzienne i żołnierze wyklęci im dalej te tragiczne lata stalinowskie spojrzymy, tym byli coraz bardziej odizolowani od pozostałej części społeczeństwa i zrozumienie ich racji było coraz odleglejsze. Samo zresztą zjawisko żołnierzy wyklętych też się coraz mocniej ograniczało do 1947 roku, to były jeszcze tysiące. To były jeszcze oddziały, których widok mógł napawać pewnym optymizmem, że jednak ta niepodległa kiedyś powstanie. Po sfałszowanych wyborach ze stycznia 1947 roku, po amnestii, po jawnym w gruncie rzeczy widzeniu tej rzeczywistości, że ona jest niezmienna, że Anglosasi nie będą ratowali polskiego narodu, że komuniści mogą zrobić wszystko. Racje tych ludzi leśnych przestawały być widoczne i nawet z czasem można powiedzieć, że tak po ludzku przeszkadzali swoją niezłomnością, bo już gdzieś codziennie była w innych problemach, w innych też sferach, nawet czasem mocnego oporu wobec komunizmu, ale już nie oporu tego zbrojnego, kontynuującego czas Armii Krajowej. Co gorsze, ci niezłomni byli w procesach bardzo często jawnych, politycznych, z wielką także obecnością wszechogarniającą mediów, propagandy kłamliwej, oczerniani o zbrodnie najcięższe, jakie można było sobie wyobrazić, te kolaboracje z Niemcami, właśnie z tymi Niemcami, którzy panowali jako okupanci i w okupacyjny czas dotknął niemal każdą rodzinę polską. To oskarżenie o sprzyjanie Niemcom i kolaborację z nimi było w związku z tym bardzo takim odpychającym od żołnierzy wyklętych. No i w końcu trzeba sobie też powiedzieć, że to nie tylko życie pod kloszem spowodowało, że społeczeństwo polskie nie mogło zdążyć ze zrozumieniem tych racji żołnierzy wyklętych, ale także wyrosły nowe pokolenia PRL-owskich elit, inteligencji, która ta inteligencja w jakiejś mierze przeszła też czasem zresztą chlubnie te późniejsze dekady PRL-u, znalazła się na terenie wolnej Polski jako autorytety, ale oni nie odczuwali w latach 90. żadnego związku przyczynowo-skutkowego i takiego emocjonalnego z tym dziedzictwem polskim, które wiąże się z pokoleniem żołnierzy wyklętych, ponieważ oni wyrastali jako beneficjenci właśnie tego systemu stalinowskiego czy następnych lat PRL-u. Ciężko im było i polskiej inteligencji nie do końca szukającej szerszego i głębszego kontaktu z historią Polski nadążyć z kolei w drugą stronę niejako za tą potrzebą identyfikacji nie z PRL-em, tylko z tysiąclecim dziedzictwem
państwa polskiego. Mam wrażenie, że także część inteligencji polskiej, tej wchodzącej w lata 90. z kapitałem bycia opozycją, bycia częścią ruchu Solidarności, była także, mówiąc wprost, na tyle odległa od nie tylko polskiego dziedzictwa, ale także od nosiciela polskiego dziedzictwa, czyli Kościoła katolickiego, że także przez ten filtr pobytu wewnątrz Kościoła polskiego nie mogli odczuwać za mocno tego związku emocjonalnego. I w końcu chyba także jakiś interes polityczny lat 90. powodował, że trudno było się tej części postkomunistycznej i z drugiej strony solidarnościowej rozstać z takim nie do końca zwerbalizowanym, ale jednak jednoznacznym pomysłem na trzecią RP, że ma być ona zbitą z jednej strony kontynuacji PRL-owskiej tradycji i oporu wobec tejże PRL-owskiej tradycji. Proszę zauważyć, jak w latach 90. formułowano zagrożenia. Zagrożenia były w gruncie rzeczy te wszystkie odziedziczone izmy po II Rzeczpospolitej. Także zagrożenie, na przynajmniej tej krajowych elit. A więc to wszystko trzeba wziąć pod uwagę i zdać sobie sprawę, że rzeczywiście żołnierze wyklęci musieli długo czekać na swój czas. W latach 90. wiadomo, że wiele osób, bo mieliśmy wolny kraj z rodzin żołnierzy wyklętych, mogło odczuwać pewną namiastkę satysfakcji, ponieważ procesy rehabilitacyjne, wyroki sprawiedliwe sądy pozwalały im powiedzieć, że no tak, jednak to nasi bliscy byli bohaterami, ponieważ sądy III RP uznały, że tamte wyroki sądowe przez lat 44-56 były haniebne i odbierały im cześć w sposób wyjątkowo niegodny. Ale to nie docierało do szerokiej opinii publicznej, bo jednocześnie nie było przyzwolenia, żeby temu zjawisku skromnie ukrytemu towarzyszyło bardzo jednoznaczne rozliczenie z kolei sprawcy, tychże mordów, tego całego środowiska stalinowskich i późniejszych aparatczyków, którzy jednak przeszli suchą stopą przez rok 89 i tak miało być na zawsze. A pytanie, jak też sobie z tym radzimy, to nie tak, że teraz musimy oko za oko tak tym się kierować, ale to pytanie o tą sprawiedliwość, czy my pracujemy nad tym, bo tak jak ludzie Kościoła cierpieli, prawda, księża, biskup i to przecież nawet stan wojenny, myślimy Popiełuszko, czy inni kapłanie, ale wcześniej arcybiskup Baraniak, czy inni. Biskup Kaczmarek. Biskup Kaczmarek. Wielu kapłanów, ojciec Rostorowski, ojciec Gurga zamordowany. Czy wielu innych więzionych jest właśnie Rostorowski. I teraz żołnierze wyklęci. Dziś po raz siódmy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci. Cieszymy się tym, bo prawda,
i apele, wystawy, msze święte, przemarsze, spotkania historyczno-patriotyczne, to aż serce w piersi rośnie. Ale właśnie kwestia tej sprawiedliwości. Czy nasze państwo na tyle, nie wiem, jest niesprawne, ułomne, czy ci, którzy powinni tutaj podjąć to, jaka blokada, można powiedzieć, w tym, żebyśmy o tą prawdę mogli i zawalczyć, ale i ją poznać? To znaczy, jeśli chodzi o sprawiedliwość, to dziś raczej już jesteśmy spóźnieni, by na ziemi się o nią zatroszczyć, bo biologia jest nieuchronna i zdecydowana większość tych, którzy mogli być publicznie i sądownie nazwani oprawcami, niezależnie od wysokości kar, które by dostawali, zdecydowana większość już nie żyje, więc w tym sensie tej satysfakcji także i sami żołnierze wyklęci mieć nie mogą, bo ostatni żyjący, i cieszmy się, że ich mamy wśród nas, ale też zdecydowana większość zmarła i nie ma ich wśród nas. Natomiast niewątpliwie też jest w tym dobrego, jeśli dobrze rozumiem te zamysły Pana Boga, że dzisiaj oddajemy cześć żołnierzom wyklętym i to samo w sobie daje jakąś nadzieję, że także ci ostatni oprawcy, którzy żyją, dostają w pewnym sensie szansę, by im te rodziny przebaczyły. Przebaczyły te rodziny żołnierzy wyklętych, które na tylu trudnych mogą zobaczyć szczątki swoich ofiar swoich najbliższych, które zostały pogrzebane, jakby byli zwierzętami, na łączce czy w innych miejscach rozrzucone gdzieś po różnych kątach Polski i polskich kresów wschodnich. Te warunki, które dzisiaj funkcjonują, to znaczy należna cześć oddawana żołnierzom wyklętym, jest paradoksalnie ostatnią szansą dla oprawców, żeby jeszcze zdążyli wypowiedzieć przepraszam, jeszcze zdążyli nawrócić, jeszcze zdążyli uznać, że to była po stronie tych, których fizycznie zniszczyli, ale duchowo tego uczynić nie mogli. Więc jest to pewien czas dla oprawców, który obecnie przeżywamy. I co więcej, tamte imiona i nazwiska tych oprawców zapomniane są, a tych dziś przywołujemy i dumni jesteśmy z tego, że możemy stanąć nad ich grobami. Cały czas jeszcze nieraz poszukujemy tych miejsc pochówku, no ale to praca już dla IPN-u, dla pionu śledczego, a my myślimy o tym, z czego możemy być dziś dumni. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo i jeszcze ostatnie zdanie, że doskonale to widzimy i czujemy w naszym pokoleniu. Duma nas rozpiera, że młodzi Polacy okazują się być jak zawsze młodzi Polacy doskonałym materiałem na to, żeby być porządnymi i ludźmi, i Polakami kochającymi naszą ojczyznę. I to jest też wielki taki zagrody sukces żołnierzy wyklętych, że okazali się być tak atrakcyjni dla młodego pokolenia. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Naszym gościem był senator pan profesor Jan Żaren. Drodzy Państwo, wspominałem o uroczystościach tych centralnych, które rozpoczęły się z udziałem chociażby pana prezydenta o 12 w Warszawie w Pałacu Prezydenckim w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Miało miejsce wręczenie odznaczeń państwowych kombatantom, osobom pielęgnującym pamięć o antykomunistycznym podziemiu Polski powojennej. Wyróżnienia wręczał pan prezydent Andrzej Duda. Mówił też o losie niezłomnych, że wielkim celem komunistów było wymazanie, zatarcie, zadeptanie tych, którzy się na to nie godzili. Chciałbym, byśmy posłuchali słów, które wypowiedział podczas tej uroczystości
pan prezydent Andrzej Duda. Szanowni państwo ministrowie, szanowni państwo prezesi, szanowni państwo posłowie, senatorowie, szanowni panowie oficerowie, wszyscy dostojni zgromadzeni goście, ale przede wszystkim nasi drodzy wspaniali, odznaczeni bohaterowie dzisiejszego dnia. Nasza historia, historia tych 1051 lat Polski, naszej Rzeczypospolitej, to w ogromnej części historia walki. Walki o wolność, walki o niepodległość, walki o państwo polskie, walki o naszą tożsamość, walki, która przez te ponad 1000 lat historii kosztowała nas morze krwi. Tej najcenniejszej. Bo w tej walce zawsze od samego początku, jak istnieje Polska i my jako naród, brali udział przede wszystkim najlepsi, najszlachetniejsi, najznamienitsi, najbardziej oddani ojczyźnie, braciom, temu wszystkiemu, co tak ważne, jeśli nie powiedzieć najważniejsze. Mówimy historia, wydarzenia, wśród nich tak zwana druga konspiracja, drugie podziemie niepodległościowe, żołnierze niezłomni, wyklęci. To określenia, wydarzenia, nazwy, to jest nasza historia, ale ona się składa z indywidualnych bytów. I to właśnie dlatego dzisiaj tu, w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, spotykamy się na tej uroczystości. Na tej uroczystości, na której następuje szczególne uhonorowanie. Wręczenie orderów, wyróżnień państwowych indywidualnym twórcom tej historii, indywidualnym budowniczym naszej historii, bohaterom tamtych dni i bohaterom dla tamtych dni. Trzy niezwykle ważne grupy ludzi, bez których nie byłoby ani tamtej walki, ani pewnie także i naszej pamięci dzisiaj o niej. Pamięci odbudowanej, bo przecież wielkim celem komunistów było wytarcie, wymazanie, zadeptanie, zakopanie tych, którzy się nie zgadzali. Byłem wczoraj na premierze filmu Wyklęty. Tam to jest pokazane w sposób niezwykle wyrazisty. Kiedy komuniści mówią, nie ma przeciwników władzy ludowej. Nie ma. Macie ich wymazać, zniszczyć, wymordować, nie złapać, zabić. Nie schwytać, zamordować. Odrąbać głowę, zakopać. Tak, żeby się nigdy nikt nie dowiedział, gdzie leżą, żeby nigdy nie znaleźli, żeby nie oddali hołdu, żeby zniknęli z pamięci, ze świadomości.
bohaterowie. Ci, którzy się sprzeciwiali. Ci, którzy powiedzieli nie, to nie jest wolna Polska. Ta, którą wy nam oferujecie, to nie jest wolna Polska. Polska, w której stacjonuje NKWD, Armia Czerwona, to nie jest wolna Polska, w której zamyka się partyzantów, w której zamyka się ludzi podziemia niepodległościowego, to nie jest wolna Polska. Polska, w której narzuca się władzę, fałszuje się referendum, fałszuje się wybory, to nie jest wolna Polska. A my przysięgaliśmy o wolną Polskę walczyć, niepodległą i suwerenną. I dlatego wracamy do naszej walki. Tym razem przeciwko wam. Bo nie ma dla nas różnicy, kto jest okupantem. Czy to jest okupant niemiecki, czy to jest okupant sowiecki. Na jedno wychodzi. Nie ma wolnej Polski. To ci, którzy przez lata ukrywali się w lesie, cierpiąc głód, nierolę, chłód, choroby, nieustanne prześladowania, to ci, którzy ich wspierali, którzy im pomagali, zakładali różnego rodzaju organizacje. Za każde z tych działań groziła śmierć, więzienie, tortury, prześladowanie. W najlepszym przypadku wilczy bilet na całe życie. Na studia, do pracy, wszędzie. W najlepszym przypadku. A więc to żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci, ale nie tylko oni. To były rodziny wyklęte. To były dzieci bez ojców, bez matek. To były żony samotnie wychowujące dzieci, cierpiące niedostatek, prześladowanie. To były całe rodziny przeklęte, prześladowane, gnębione. Niestety często też mordowane przez komunistów. I to wreszcie ci, którzy powiedzieli nie temu największemu celowi, jaki komuniści mieli. Zamordować i zakopać, żeby się nigdy nikt nie dowiedział. Żeby historia głucho o nich milczała. Ci, którzy postanowili tą pamięć wydobyć i wiele lat swojego życia poświęcili na to, aby ta pamięć była. Aby wiedziało o nich młode pokolenie. Aby stanęły pomniki. Aby wreszcie obrońcom Rzeczypospolitej, żołnierzom niepodległości, oddana została należyta cześć. I aby, jak to już mówiłem kilkakrotnie, Rzeczpospolita Polska odzyskała honor. Bo bez honoru jest państwo, które nie pamięta o swoich bohaterach. I nie czci ich. Za to wszystko w imieniu Rzeczypospolitej z całego serca państwu dziękuję. Odznaczenia, ordery mają wymiar symboliczny. Ale chciałbym, aby ta dzisiejsza uroczystość, tak jak i inne, podobne, była odbierana jako oddanie hołdu całym pokoleniom. Tych, którzy walczyli, tych, którzy cierpieli i tych, którzy pamiętają. Pamiętają przez duże P. Budowniczym pamięci. Tym, którzy
Wobec tej głucho milczącej historii nie bali się głośno krzyczeć. I dzięki którym dziś pamięć o żołnierzach niezłomnych jest tak żywa. Szanowni Państwo, z całego serca dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję też dziś jako prezydent panu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, który wystąpił z inicjatywą, mając tą prerogatywę inicjatywy ustawodawczej, aby dzień 1 marca każdego roku był dniem, Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Niezłomnych. Aby nie tylko na niwie czystej nauki historycznej, badań czy programów szkolnych znalazła się i była kultywowana pamięć o żołnierzach wyklętych, ale by była ona kultywowana na szczeblu państwowym poprzez specjalnie ustanowione święto. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Wierzę w to głęboko, że Rzeczpospolita już po wsze czasy będzie o swoich bohaterach pamiętała. Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć poległym. To była wypowiedź pana prezydenta, pana Andrzeja Dudy podczas dzisiejszych uroczystości z racji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To były uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Żołnierze wyklęci otrzymali oznaczenia. Kombatanci, osoby pielęgnujące pamięć o antykomunistycznym podziemiu Polski powojennej. Dziś jeszcze pan prezydent będzie w areszcie śledczym. Udają, że nie widzą, więc... O 16.00 te uroczystości, o 18.00 zaplanowano apel pamięci przy grobie nieznanego żołnierza i o 20.15 Prześwięta Parii Katedrze Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela. U nas dzisiaj księga w Warszawie. Jeremiasz. Dziękuję Państwu za uwagę. Minuta po 14.00. Słuchają Państwo Radia Maria, przed nami wiadomości. Przedstawią je siostra Grażyna Bagińska i Piotr Brzezina. Polski rząd włącza się w inicjatywę papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które niesie m.in. pomoc ofiarom wojny w Syrii. 1,5 miliona złotych z rezerwy zostanie przeznaczone na odbudowę i wsparcie szpitali, w których będą mogły być leczone ofiary konfliktu. Premier Beata Szydło podkreśliła, że najbardziej efektywna jest pomoc na miejscu. Wszystkie pomocowe i humanitarne inicjatywy polskiego rządu podporządkowane są właśnie tej zasadzie, że najskuteczniejsza jest pomoc i najbardziej efektywna na miejscu. Tam, gdzie ludzie tego oczekują, tam, gdzie toczą się jeszcze konflikty, ale gdzie powoli zaczyna wracać normalne życie. Naszym obowiązkiem jest to, żeby włączyć się w tę pomoc, w tę akcję i właśnie to czynimy. I to nie będzie jedyna inicjatywa polskiego rządu. Ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor Polskiej Sekcji Papieskiego Stowarzyszenia, zwrócił uwagę na dramatyczny spadek liczby chrześcijan na Bliskim Wschodzie. W 2003 roku w Iraku było 1,5 miliona chrześcijan. Dzisiaj głównie są to przesiedleńcy wokół Erbilu. Jest to około 200 tysięcy. Skala i liczby mówią same za siebie, jak ta pomoc jest potrzebna. Podobna sytuacja ma miejsce w Syrii. Jesteśmy w stałym kontakcie. Ja tylko może na slajdach króciutko Państwu powiem, że z prywatnych zbiórek od 2010 roku dla tych dwóch krajów tylko przekazaliśmy ponad 10 milionów złotych. Te środki spływają. Dzisiaj dzięki rzeczywistości pani premier i bardzo szybkiej reakcji na, myślę, że najbardziej właściwy sposób, czyli leczenia w szpitalach w Aleppo, w Damaszku, dzieci, które potrzebują tego, będziemy mogli zaoferować pomoc.
2016 roku polski rząd przekazał 46 milionów złotych na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku konfliktu na Bliskim Wschodzie. Związkowcy z katowickiego holdingu węglowego podpisali porozumienie w sprawie połączenia firmy z Polską Grupą Górniczą. Ma ono zagwarantować całej załodze holdingu miejsca pracy. Obowiązujący w KHW układ zbiorowy pracy zostanie rozwiązany. Pracownicy będą wynagradzani według zasad obowiązujących w grupie, co dla dużej części górników ma oznaczać wyższe miesięczne uposażenia. Porozumienie umożliwi przy wsparciu PGG wypłatę załodze KHW, tzw. 14 pensji za ubiegły rok. Gwarantuje również zadłużonemu na 2,5 miliarda złotych holdingowi środki na bieżące wypłaty. Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski wskazał, że porozumienie uzupełniono o zasady mające wzmocnić pozycję pracownika. W porozumieniu mamy przyjęcie zasad funkcjonujących w Polskiej Grupie Górniczej i uśrednienie płacy tej, która jest w Polskiej Grupie Górniczej, a więc to 6200 z groszem, a więc tutaj szczególnie górnicy zatrudnieni w katowickim holdingu węglowym będą mogli zdecydowanie zauważyć wzrost wynagrodzenia ze względu na te uśrednienie. Uzupełniono porozumienie o deklarację, o gwarancję zarządu, iż przez rok będą zasady porozumienia z 2004 roku dotyczące spraw pracowniczych obowiązywać i pracowników Polskiej Grupy Górniczej, i pracowników Katowickiego Holdingu Węglowego. Zasadnicza treść porozumienia została ustalona w poniedziałek. Po wprowadzonych poprawkach jego treść zaakceptowały związki. Zawarte porozumienie pozwala na dalsze procedury dążące do połączenia dwóch górniczych firm. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i wiceminister resortu Patryk Jaki dokonali symbolicznego otwarcia bram byłego aresztu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. To tam powstaje Muzeum Żołnierzy Wyklętych. W uroczystości wzięli udział byli więźniowie aresztu. To właśnie tam, przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, najpierw Niemcy, a po 1945 roku Rosjanie, w okrutnych warunkach trzymali oraz zabijali Polaków, więźniów politycznych. Ich ciała chowano potajemnie, m.in. w kwaterze EU na Powązkach. Jedną z zamordowanych tam osób był pułkownik Witold Pilecki. Dziś podczas uroczystości na terenie aresztu obecna była córka bohatera, Zofia Pilecka. Proszę Państwa, dzisiaj jest wielkie święto, święto radości. Wcale się nie musimy bardzo martwić. Oni, ci, którzy tu zginęli w takich straszliwych mękach, są razem z nami i oni się też cieszą razem z nami, dlatego że to jest nowe pokolenie. 1 marca 2019 roku w budynku więzienia ma zostać otwarte Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Przez wiele lat wartości prezentowane... Tacy przyjaciele wojny nam pomogli wygrać. Widzane. Chcemy to zmienić, powiedział wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. No? I to muzeum jest też po to, żeby te wartości odbudować. Żeby pokazać, że my możemy zbudować społeczeństwo, gdzie znów Polska będzie na pierwszym miejscu w hierarchii i wartości. To spowoduje, że jako państwo, jako społeczeństwo będziemy silniejsi. Dlatego Polska jest dzisiaj słabsza niż mogłaby być, dlatego, że nie poszliśmy tropem żołnierzy wyklętych, myśli żołnierzy wyklętych. I kiedy ktoś mówi dzisiaj, że ta walka była przegrana, ja mówię nie, ona nie była przegrana, ona wprost przeciwnie była wygrana. Nie byłoby dzisiaj Solidarności, Szanowni Państwo, gdyby nie żołnierze wyklęci. Uroczystość na terenie aresztu przy ulicy Rakowieckiej to jedno z wielu wydarzeń wpisujących się w obchodzony dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska. Szef MSW Witold Waszykowski i szef brytyjskiego MSZ Boris Johnson składają dziś wizytę na Ukrainie. Wśród tematów, jakie poruszą politycy w Kijowie, będą m.in. pokój na Ukrainie, relacje z Rosją czy stosunki Ukrainy z Unią Europejską. Szefowie polskiej i brytyjskiej dyplomacji spotkają się m.in. z prezydentem Ukrainy Petro Poroszenko oraz premierem Wołodymyrem Grojsmanem. To pierwsza wspólna wizyta ministrów spraw zagranicznych Polski i Wielkiej Brytanii w tym formacie. Minister Witold Waszczykowski jeszcze przed wyjazdem podkreślał, że Europa nie jest skazana na jeden tandem. Są także inne kraje, które mogą włączyć się w rozwiązywanie problemów Europy. Cieszy mnie bardzo, że Wielka Brytania, mimo iż zdecydowała się na, czy za chwilę zdecyduje się na Brexit, pozostaje w dalszym ciągu bardzo ważnym partnerem Europy, podziela nasze z
spojrzenie na bezpieczeństwo i jest gotowa angażować się w rozwiązywanie konfliktów w Europie, to mnie bardzo cieszy. To pokazuje, że Europa nie jest skazana na jeden tandem, który dominuje w tej chwili, ale również jest możliwość, aby inne kraje europejskie odgrywały istotną rolę w rozwiązywaniu problemów europejskich i również miały możliwość inicjowania rozwiązań pokojowych. Okazją do dzisiejszej wizyty jest 25. rocznica nawiązania przez Polskę i Wielką Brytanię stosunków dyplomatycznych z Ukrainą. Za niespełna godzinę szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ma przedstawić Białą Księgę o przyszłości Unii Europejskiej po Brexicie. Dokument ma zawierać propozycje rozwiązania, które mogą pomóc utrzymać jedność i współpracę w gronie 27 państw po wystąpieniu Wielkiej Brytanii. Scenariusze, jakie ma przedstawić Juncker, znacznie różnią się od siebie. Jedne oznaczają zmniejszenie integracji i ograniczenie Unii Europejskiej do działania w ramach jednolitego rynku. Inne wskazują na możliwość ściślejszej, głębszej, nawet federalistycznej integracji. Jest również opcja Europy różnych prędkości. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk zaznaczył, że jeśli pomysłem na dalsze funkcjonowanie Unii Europejskiej będzie głębsza integracja, to kolejne kraje opuszczą wspólnotę. Dodał, że nie należy się obawiać Europy różnych prędkości. Bo tak naprawdę Unii od lat funkcjonujemy. No, wiemy doskonale, że na 28 krajów 19 jest członkami choćby strefy euro, a pozostałe 9 jest poza tą strefą i funkcjonuje w oparciu o własne waluty. Podobnie jest ze strefą Schengen, także nie wszystkie unijne kraje mają, funkcjonują w ramach tej strefy. Wreszcie poza bliską współpracą w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych funkcjonują Dania i Wielka Brytania. Więc tak naprawdę to jest rzeczywistość unijna. 25 marca w trakcie jubileuszowego szczytu Unii Europejskiej w Rzymie przywódcy unijni mają przyjąć deklarację odnośnie przyszłości wspólnoty już bez Wielkiej Brytanii. To był serwis informacyjny. Więcej na www.radiomaryja.pl. Piękno w świecie kultury to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Także dziękujemy bardzo za wysłuchanie ciekawego programu nawet. A także druga część rozmów o 21:00. No, chciałam powiedzieć, że my tutaj niczym nie gardzimy, ale to przecież taki ciekawy program, że nawet ta Pilecka z rodziny była uśmiechnięta, 10 minut po zadowolona. Drodzy Państwo, zapraszam, zachęcam do wspólnej modlitwy. W końcu jakieś efekty są. Jakiś jest efekt. Tydzień, pierwszy tydzień. Także zapraszamy. Wielkiego... Radio Conchita nadaje. Radio Conchita. Korzystamy już z tomu drugiego lub wydania... Radio Conchita. A my wracamy, proszę Państwa, do... Nadeszła oto godzina z Wielkiego Postu, strona 42. Psalmy ze środy czwartego... My wracamy, proszę Państwa, do naszej księgi. Księgi Jeremiasza. Wspaniały rozdział. 17, 18... 19. Oto co rzekł Jehowa: idź i weź glinianą butlę garncarza. A może teraz 20 rozdział. A Paschur, syn Immera, kapłan, który był też naczelnym pełnomocnikiem domu Jehowy, przysłuchiwał się Jeremiaszowi, prorokującemu te słowa. Potem Paschur uderzył proroka Jeremiasza i wsadził go w dyby znajdujące się w górnej bramie Beniamina, która była w domu Jehowy. Ale następnego dnia Paschur uwolnił Jeremiasza z dybów, Jeremiasz zaś rzekł do niego: Jehowa nie nadał ci imienia Paschur, lecz trwoga dookoła. Proszę Państwa, to jest hebrajskie powiedzenie Magor Misagib, Bisabib. To jest taki zwrot hebrajski. Magor Misabib. Bis-Abib, Magor Bis-Abib. Jehowa nie nazwał, nie nadał ci imienia Paschur, lecz trwoga dookoła. Tak bowiem rzekł Jehowa: oto czynię cię trwogą dla ciebie samego i dla wszystkich, którzy cię miłują i padną od miecza swoich nieprzyjaciół. Niech Państwo zobaczą, że to był kapłan Paschur, prawda? Że kapłan właściwie był przeciwny Jeremiaszowi, który występował w imieniu Jahwe, w imieniu Boga Jehowy. Także widzicie Państwo, jakiś to jest znak dla Was też teraz na
XXI wiek, bo jak linia Mysia zapanowała, no i Kaczyński to powiedział, że jednak nie uhonoruje szkoły, wyższej szkoły medialnej, proszę Państwa, w Toruniu, żeby no, była w telewizji, żeby dominowała w radiu i telewizji. Jednak nie, jednak nie. No Państwo zobaczą. Dlaczego? Tak bowiem rzekł Jehowa, oto czynię Cię trwogą dla Ciebie samego i dla wszystkich, którzy Cię miłują i padną od miecza swoich nieprzyjaciół, podczas gdy Twoje oczy będą na to patrzeć i całą Judę wydam w rękę króla Babilonu, a on uprowadzi ich na wygnanie do Babilonu i pozabija ich mieczem i wydam wszystkie nagromadzone zapasy tego miasta i wszelki jego wyrób i wszystkie jego kosztowności, wszystkie też skarby królów Judy wydam w rękę ich nieprzyjaciół i ci ich ograbią, zabiorą ich i zaprowadzą do Babilonu. Ty zaś, paszchurze i wszyscy mieszkańcy twego domu, pójdziecie do niewoli i przyjdziesz do Babilonu i tam umrzesz i tam zostaniesz pogrzebany wraz ze wszystkimi, którzy cię miłują, gdyż prorokowałeś im fałszywie. Czyli widzicie Państwo, sekty i fałszywi prorocy, no to są ci kapłani uznani. I to wcale sekta nie musi być czymś małym. Sekta była większością. No, w narodzie żydowskim była to ta sekta większością w postaci kapłanów, którzy od Jehowy odstąpili tak naprawdę, a robili według, proszę Państwa, własnego widzimisię. Przechytrzyłeś mnie, Jehowo, tak iż zostałem przechytrzony. Użyłeś wobec mnie swej siły, tak iż mnie przemogłeś. Przez cały dzień jestem pośmiewiskiem. Każdy się ze mnie naigrawa. Państwo zobaczą. Bo ilekroć mówię, krzyczę, wołam o gwałcie i złupieniu, gdyż słowo Jehowy stało się dla mnie powodem znieważania i naśmiewania się przez cały dzień. Państwo zobaczą, jak to podobne było w czasie Noego, gdy też szedł i głosił, tak jak Jeremiasz, i rzekłem, nie będę o nim wspominał i już więcej nie będę mówił w jego imieniu i stało się ono w mym sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach i zmęczyłem się powstrzymywaniem go i potrafiłem tego i nie potrafiłem tego wytrzymać. Państwo zobaczą, jak ta karetka na Saskiej krew wozi. Słyszałem bowiem złą mowę wielu. Dookoła była trwoga. Maggor Misabi. Opowiedzcie, żeby mogli o nim opowiedzieć. Każdy śmiertelnik, który do mnie mówił pokój, tacy czyhają na to, bym utykał. Może da się przechytrzyć tak, iż go przemożemy i weźmiemy nad nim odwet. Lecz Jehowa był ze mną jak straszliwy mocarz. Dlatego moi prześladowcy się potkną i nie przemogą. Podobne są słowa w księdze Habakuka. Proszę czytać, jakże to ciekawe. Zostaną okryci wielkim wstydem, gdyż się im nie powiedzie. Ich upokorzenie trwające po czas niezmierzony nigdy nie pójdzie w niepamięć. Lecz Ty, Jehowo, Jahwe zastępów, badasz prawego, widzisz nerki i serce. Obym ujrzał Twą pomstę. Widocznie te nerki są bardziej widoczne niż serce. Serce jest zdradliwe. Co do serca, to człowiek sam nie ma pojęcia, co to serce postanowi za jakiś czas, że człowieka, samego człowieka zwiedzie. Lecz Ty, Jehowo zastępów, badasz prawego, widzisz nerki i serce, obym ujrzał swoją, Twoją pomstę na nich, bo Tobie wyjawiłem mą sprawę sądową. Śpiewajcie, Jehowie, wysławiajcie Jehowę, bo On wyzwolił duszę biednego z ręki złoczyńców. Przeklęty niech będzie dzień, w którym się urodziłem. Niech nie będzie, bo on po prostu miał chwilę takie zwątpienia, proszę Państwa, jak i każdy prorok, jak i Jonasz też miał takie, proszę Państwa, chwile zwątpienia. Boże, moją ofiarą tak. Jest Duch skruszony.
Przeklęty niech będzie dzień, w którym się urodziłem. Niech nie będzie błogosławiony dzień, w którym mnie urodziła moja matka. Przeklęty niech będzie mąż, który przyniósł memu ojcu dobrą nowinę, mówiąc: urodził ci się syn, potomek męski, on zaiste go uradował. I tenże mąż stanie się podobny do miast, które Jehowa zburzył, nie odczuwając żalu. I rano usłyszy on krzyk, a w porze południowej sygnał alarmowy. Dlaczegoż nie uśmiercił mnie już w łonie matki, żeby moja matka była dla mnie grobowcem, a jej łono było brzemienne po czas niezmierzony? Dlaczego wyszedłem z łona, by widzieć trud i smutek, i żeby moje dni dobiegły kresu w hańbie? No bo wiecie Państwo, prorok Jeremiasz miał bardzo wielu prześladowców ze strony choćby kapłanów, którzy buntowali ludzi, buntowali większość, tak samo jak i dzisiaj. Jakby zobaczyli sług Jehowy, czy świadków Jehowy, to są tak na nich oburzeni i wściekli. Już teraz to ludzie jakoś tak do tych świadków Jehowy się przyzwyczaili, bo wiedzą, że są to bardzo dobrzy ludzie, ale szukają, szukają, proszę Państwa, dziury w całym i po prostu z igły robią widły, tak jak w przypadku Jezusa, że można było zamordować człowieka doskonałego, anioła, który przyszedł z nieba, człowieka niewinnego, że można było zabić, i oni to zrobili. I oni zabili Jezusa Chrystusa. Także proszę Państwa, proszę czytać Księgę Jeremiasza. Tu przeczytałyśmy dzisiaj 17 rozdział, 18, 19 i 20. Zapraszamy. Bardzo ciekawe to było. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Radio Concita. Z tej kursy milczącej historii nie bali się głośno krzyczeć, i dzięki którym dziś pamięć o żołnierzach niezłomnych jest tak żywa. Głos zabrała także Zofia Obtułowicz-Pilecka, córka pułkownika Witolda Pileckiego. Dzisiaj powinniśmy dziękować im za to, że poprzez ich walkę dzisiaj jesteśmy bezpieczni. Dzisiaj musimy tylko bardzo dobrze pracować, bardzo dobrze się uczyć, żeby Polska mogła być wspaniała, żeby mogła być atrakcyjna dla całego świata. Bo takiej historii, jaką ma Polska, nie ma żaden kraj na świecie. Uroczystości związane z Dniem Pamięci Żołnierzy Niezłomnych odbywają się w całym kraju. Główne obchody zostały zorganizowane w Warszawie. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Parlament ustanowił w 2011 roku. Biegłym udało się pozyskać dane z rejestratora auta premier Beaty Szydło, które uległo zniszczeniu w wyniku uderzenia w drzewo. Obecnie trwa analiza tych danych, które mają posłużyć do rekonstrukcji wydarzeń, powiedział prokurator Włodzimierz Krzywicki z prokuratury regionalnej w Krakowie. Od momentu zabezpieczenia tych informacji, tych danych na potrzeby prowadzonego śledztwa trwa ich analiza przez zespoły biegłych powołanych przez prokuratorów, zwłaszcza przez biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych imienia profesora Zdena w Krakowie, którego zadaniem jest opracowanie kompleksowej rekonstrukcji przebiegu wypadku. Dane, które wczoraj na potrzeby śledztwa zabezpieczono, będą bardzo ważną podstawą dla wydania tej opinii. Biegłym udostępniane są wszystkie materiały dowodowe tej sprawy. Dla potrzeb opinii biegli otrzymają komplet protokołów zeznań składanych przez wszystkich świadków. Do tej pory prokuratorzy przesłuchali blisko 50 osób. Do wypadku doszło 10 lutego w
Oświęcimiu. Kolumna trzech samochodów, w której pojazd premier Beaty Szydło jechał w środku, wyprzedzała Fiata Seicento. Jego 21-letni kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i uderzył w auto premier, które następnie uderzyło w drzewo. Poszkodowani zostali premier, szef jej ochrony. Lżejsze obrażenia miał kierowca limuzyny. Sebastian K. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Od dziś wzrastają kwoty najniższych świadczeń wypłacanych przez ZUS. Emerytura oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy nie może być mniejsza niż 1000 zł brutto. Natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy nie będzie mniejsza niż 750 zł brutto. Wzrosną też renty socjalne do 840 zł, czyli blisko 99 zł miesięcznie, a świadczenie przedemerytalne do 1040 zł. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podkreśliła, że najniższe świadczenia nie pozwalały na zaspokajanie podstawowych potrzeb. Ta emerytura wzrośnie do 1000. Takich emerytów będzie 140 tysięcy ZUS-u i 350 tysięcy emerytowanych rolników. To jest jednak znacząca podwyżka do 1000 zł, ale trzeba też pamiętać, że trzeba spełnić warunek stażu. Dla kobiet wynosi on 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat. Rosną też świadczenia tytułu renty z częściowej niezdolności do pracy i tu wzrost jest o ponad 73 zł i renty socjalne, które wzrosną o ponad 98 zł. Podwyżki nie ominą także pozostałych prawie 9 milionów emerytów i rencistów pobierających zaświadczenia z ZUS i KRUS i zakładów emerytalnych MON i MSW. W tym roku rząd zdecydował się na mieszany model waloryzacji, tak zwany kwotowo-procentowy. W przypadku najniższych świadczeń podwyżka wynikająca z takiej waloryzacji wzrośnie o 10 zł. Do wszystkich odbiorców świadczeń ZUS prześlę stosowne informacje o zmianach związanych z waloryzacją świadczeń i podwyższeniem wypłaconych kwot. Polska będzie domagała się wyjaśnienia Komisji Europejskiej w sprawie reformy unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2, a w razie potrzeby zaskarży decyzję, powiedział minister środowiska Jan Szyszko. Szef resortu odniósł się w ten sposób do przyjętego wczoraj przez państwa Unii Europejskiej stanowiska. Polska w grupie 9 krajów Unii Europejskiej wyraziła sprzeciw, ale nie udało się zablokować prac. Zgodnie z obowiązującym nicejskim systemem głosowania, liczba ta powinna wystarczyć do utworzenia mniejszości blokującej. Mimo to prezydencja maltańska przeforsowała przyjęcie stanowiska. Sprawy proceduralne budziły wiele wątpliwości nie tylko u nas, ale także wśród innych państw, podkreślił minister Jan Szyszko. To jest pewna kwestia sporna, dlatego że mieliśmy mniejszość blokującą i według obowiązujących przepisów to stanowisko zostało zablokowane. Natomiast doszło do kuriozalnej interpretacji, a mianowicie tego rodzaju, że wtedy, kiedy będzie to stanowisko przekazywane i dyskutowane z Parlamentem Europejskim, będą obowiązywały już inne zasady głosowania związane z traktatem nicejskim. A więc tu w tej sprawie poprosimy o wyjaśnienie Komisji Europejskiej prawników i w razie czego tą decyzję postaramy się zaskarżyć. Uzgodnione przez państwa członkowskie stanowisko przewiduje, że od 2021 roku liczba uprawnień do emisji będzie spadała rocznie o 2,2%. Dla Polski będzie to oznaczać wyższe rachunki za energię elektryczną. Unijny system pozwoleń na emisję CO2 to jedno z głównych narzędzi, które mają pomóc Unii Europejskiej ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 40% w roku 2030. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami deszcz. Temperatura na przeważającym obszarze od 4 do 8 stopni, jedynie na południu lokalnie do 10 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany w zachodniej połowie i w rejonach górskich porywisty południowo-zachodni i zachodni. Na barometrach w Warszawie 987 hektopaskali ciśnienie będzie rosło. To były wiadomości w Radiu Maryja. W świecie kultury to temat
temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.30, a także druga część rozmów o 21.30. Gościem naszych rozmów będzie pan profesor Marek Dyrzewski. Piękno w świecie kultury. Uwaga, słuchacze i przyjaciele Radia Maria z Krakowa i okolic. Otóż 1 marca, pierwsza środa miesiąca, o godzinie 18 msza święta i spotkanie z panem inżynierem doktorem Antonim Ziębą. Wykład: aktualne zadania świeckich w dziele obrony życia. Po wykładzie